Witam serdecznie. Dzisiaj tak króciutko o mrówkach i o piwoniach. Bardzo dużo piszecie na różnego rodzaju forach. Pomocy, jak pozbyć się mrówek z piwoni. Mrówki nie szkodzą piwaniu. To jest najważniejsza rzecz. Po prostu piwonia w fazie pąka wydziela bardzo słodką substancję, która zaprasza wręcz mrówki do tego, żeby one się tą substancją żywiły. Prawda jest taka, że jak już się w pełni pąk rozwinie, to mrówki sobie pójdą. Problematyczne może być jedynie wtedy, kiedy no, zrywamy sobie jeszcze niedojrzałe pąki piwoni po to, żeby nam się dłużej w ogrodzie utrzymały, no to wtedy mrówki do domu przynosimy. No to wtedy warto strzepać. Na chwilę można zanurzyć kwiat w zimnej wodzie, żeby pozbyć się mrówek. Natomiast jeżeli chodzi o sam fakt mrówek i piwoni, one sobie nie szkodzą. To nieprawda, że mrówki zjadają pąki. To nieprawda, że nie zakwitają wtedy piwonie, kiedy są mrówki. To wszystko jest mit. One ze sobą współpracują, także nie należy się tego przerażać. Nie należy niczym tego zwalczać. Po prostu nauczyć się z nimi żyć. Jeżeli wam piwonie nie kwitną, to na pewno nie jest to wina mrówek. Przede wszystkim piwonia bardzo lubi bardzo lubi dobre jedzonko, czyli warto ją dobrze podsypywać nawozami i bardzo lubi podlewanko, nie lubi suszy i wtedy wam bardzo ładnie będzie kwitła. Ja na przykład, słuchajcie, zobaczcie, tutaj mam piękne krzaki piwoni, jak widzicie, jest pąków mnóstwo na każdym, ale mam też taki krzak, który mi nie zakwitnie w tym roku. Ten mnie nie polubił. Nie będę się tym martwić. Nawożone są tak samo, podlewane są tak samo. Dam mu jeszcze trochę szansę, jak je to wykopię i do widzenia. Reszta pięknie. Podsumowując, nie tępimy mrówek na piwoni. Nie robią nam żadnej szkody. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Do usłyszenia.